ciepła łza wskrzeszonym bohaterom, którzy zostali sprasowani na placek, ale spoko, napompowaliśmy ich z powrotem i mogą dalej walczyć. Kamień jest śmiertelny, on nie zadaje obrażeń, on po prostu zabija. Trzeba mieć to na uwadze. Tutaj była dźwignia, tak? Okej. Okay. Jezus, teraz może poczekać, aż w lewo pójdzie. Okej, okay, udało się. Jeszcze chcę sprawdzić, czy czegoś tam nie ma. Nie, tam już nic nie ma, więc nie ma sensu tam wchodzić. Prawdopodobnie będę musiał jeszcze tędy wracać. Przydałby się teraz ten czar teleportacji. Niestety go nie mam. Ach, no jest taki czar, nie? W dwójce go miałem już. Ale w trójce go nie mam. O! Tutaj chyba otworzyłem drzwi tą dźwignią, ale są jeszcze drzwi na mały kluczyk, więc małym kluczykiem te drzwi otworzymy. Zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. Wyjście na górę! Jak najbardziej, skorzystam. O nie, to jest więcej tych oślepiających świateł. A, kurde. Znaczy, jeżeli one oślepią mi wszystkich, to wtedy mi zniknie ekran po prostu gry, tak? Więc muszę z tego miejsca po prostu uciec jak najszybciej. Kto jest oślepiony? Drewniano mordy Zubara, tylko nie jest oślepiony w tej chwili. Widzicie, jego piękne niebieskie oczy wciąż widzą, wciąż prowadzą drużynę. Ani Zeloran, który nie ma oczu, ani Kyrielas też swoimi niebieskimi oczami, ani dwóch czerwonookich, ciemnych rycerzy tutaj nie pomogło. Okej, okay, co tu się teraz stało? Niestety tutaj jest moja trauma z tej gry. Tutaj jest moja trauma z tej gry. Albowiem tutaj jest, po pierwsze tu jest zbugowany poziom. Mam takie wrażenie, że troszkę upadło quality control, jak tworzyli tą grę. To jest jakiś zegar tam. No właśnie mnie oślepiło. Amen. Właśnie mnie oślepiło, amen, więc mogę sobie wczytać grę. Bo już stąd nie wyjdę. Ale tam była jakaś maszyneria na ścianie, więc ja chcę tą maszynerię sobie obejrzeć z bliska. A to, co chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że troszkę quality control wysiadło, jak kończyli tą grę. Nie wiem, może nie mieli zbyt... Może nie starczyło im czasu, żeby przetestować wszystko dokładnie i przez co się właśnie biorą takie bugi, gdzie coś jest źle po prostu nałożone, tak, w poziomie. Coś było napisane, niestety zniknęło mi, więc muszę jeszcze raz wczytać i żeby to przeczytać. Szkurde. Chcę wiedzieć, co tam ktoś powiedział. Zeloran. Have you got the time? Odczytaliście czas? Sorry, ale ja nie widziałem. Co, ten zegar faktycznie wskazuje tą godzinę, jaka jest? Tak? Na zegarze? Ja mogę tym zegarem czas przesuwać. Patrzcie. Chyba. No? Mogę czas przesuwać do przodu tym zegarem. A mogę do tyłu? Nie, tylko do przodu mogę. No i dobra, teraz powiem wam, o co chodzi w tej traumie. Będziemy mieli tutaj serię krat. Będziemy mieli tutaj serię krat, które się otwierają o konkretnych godzinach. I zamykają się o konkretnych godzinach. I trzeba będzie czekać na to, aż kraty się otworzą i mnie przepuszczą. To jest jakaś masakra z tym kratami. Tak, ja mogę tutaj czas posunąć do przodu, ale tam są te oślepiające światła, które mogą równie dobrze mnie tam załatwić. Nie wiem, czy ja te oślepiające światła mogę zabić, ale raczej nie.
Jest pierwsza brama otwarta. Tutaj jest jakaś chmura. Co ta chmura robi? Zdaje się, że póki co nic nie robi. Tylko oślepia trochę. Albo będzie zdrowie odbierać? Tylko, że nie odbiera. Nie, odbiera jednak. Czyli tutaj walczymy z czasem. No to na dwa sposoby, nie? Że przede wszystkim muszą się te drzwi otwierać, a po drugie będziemy powoli tracili w tym miejscu zdrowie. I to jeszcze w taki sposób, chyba że nie będzie możliwe tutaj leczenie bohaterów. Niestety, jak grałem w Inshard 3 kiedyś, bardzo dawno temu, to właśnie w tym miejscu doszedłem, do tego miejsca doszedłem i tutaj zakończyła się moja rozgrywka, ponieważ już nie wiedziałem, co zrobić dalej. I nawet chyba jak grałem z solucją, to solucja nie była w stanie mnie przeprowadzić przez ten loch. Zenoran, nie powinien był tutaj przychodzić. Jesteśmy zgubieni! Ale na ziemi za to leży nóż kolejny, który Kyrgiela sobie schowa do ekwipunku. Tutaj mamy kolejną zamkniętą kratę. Co gorsza, nie słychać, kiedy te kraty się otwierają, a kiedy zamykają, tak? Nie wiem, zdaje mi się, że chyba na tą kratę muszę poczekać, tylko pytanie, kiedy ona się otworzy. Kiedy się ta krata otworzy? Ach. Oczyszczenie tego korytarza by się przydało, albo jakieś maski przeciwgazowe, albo coś takiego. Tutaj się drzwi zamknęły. Okej. Tutaj jest krata zamknięta i tutaj też jest zamknięta, więc według mnie trzeba chyba czekać na to, aż się otworzą te drzwi. I nic nie mogę zrobić, mogę tylko czekać. Piąta godzina. Coś jeszcze się zmieniło tutaj? Wszystko jest zamknięte, więc my też jesteśmy zamknięci. Idealnie by się tutaj przydał zegar na ścianie, żeby pchnąć czas do przodu, ale Silmarils nie było aż takie hojne, niestety. To śmierdzi okropnie. Tędy mogę przejść, ale nie chcę. Chcę przejść tam. A coś czuję, że przez ten labirynt to będę przechodził używając dużej ilości save'ów. Poczekajmy. Te drzwi się otworzyły o godzinie 8. Idę dalej zatem. Poszukiwaniu świeżego powietrza. Tu jest zegar, ale mogę iść też tędy. Tak, tu są pieniądze. Okej, spoko. Żeby nie został tylko tutaj zamknięty, muszę stąd wyjść. Tutaj jest jakaś krata do przejścia dalej. Tam był jeszcze ten zegar na ścianie. Tutaj jest chleb, cztery chleby, tak naprawdę. O, chleb spoko, ale wolałbym jakieś wyjście stąd. Mamy godzinę 9 i znowu utknąłem, więc mogę teraz czekać na to, aż się te drzwi otworzą z kolei. I o godzinie 11 się te drzwi otworzyły. Teraz mamy kolejne drzwi. I jeszcze tutaj mamy kratę, którą mogłem otworzyć i sobie skrócić chyba trochę drogę przez mękę tutaj. Czekamy zatem wciąż. I te drzwi się otwierają o godzinie 19. Chodźmy zatem do przodu. Uff, wyszedłem z tych trujących chmur, ale co tutaj mamy? Wcale lepiej nie jest. Dobra. Uleczmy Zelorana przynajmniej. Ja tutaj zapiszę sobie na osobnego save'a i będziemy musieli teraz przejść przez kolejną ścieżkę zdrowia. Jest to dungeon pełen pułapek. Ciekawe, co będzie na końcu. A przypominam, że będę musiał jeszcze wyjść. Ha! Dajcie mi jakieś wyjście normalne stąd. Oj, prawie się udało przejść bez szwanku, tylko jedna kula ognia mnie raniła. Okej, no coś takiego mogę jeszcze ten przetrwać. Mam nadzieję, że tam nie ma nic istotnego.
prak zmęczony. Szybko jemy. W końcu jacyś panowie, którzy w ogóle pieniążki zostawiają po śmierci. To dobrze, zobaczmy ile. 10 tysięcy, czyli jeden miał 5 tysięcy sztuk złota. No niestety troszkę szkód mi tutaj wyrządzili, ale tym razem czar tutaj leczenia, czar paraliżu okazał się skuteczny. Ja ten klucz mam, ale najpierw chciałbym sprawdzić, co jest po drugiej stronie. Jeszcze jeden taki facet, mogę go sparaliżować. Świetnie. Czy tym razem podleczysz? Nie podleczysz. Idziemy zatem do przodu. Jeszcze dwóch. No nie. Okej. Paraliż i paraliż. I nie ma sił do ataku, więc trzeba znowu chleb spożyć. Okej. Paraliż bardzo dobry czar. No to wychodzi. Pozbawiam gościa możliwości ataku. I go dobijam. O, zdobyłem. Jest. To jest chyba od Trutka. To jest... Nie wiem, co to jest. Za czar. To jest umiejętność... To jest zapamiętanie miejsca do teleportacji. Ale nie mam też litery T. A to nie pamiętam, do czego to służy. Co my tu mamy? Kolejny już do rzucania. I kolejne pieniądze. 15 tysięcy sztuk złota. Więc po co tutaj wszedłem? Żeby zdobyć... Oj. Oj, tu jest ukryte przejście. Ha, czyli mogą być w tej grze jednak ukryte przejścia. Nie spodziewałem się. Zapiszmy jeszcze raz w takim razie. I sprawdźmy, co tam będzie za tym ukrytym przejściem. Bo nie wiem. Nie wiem, co tu może być. Jeszcze jeden taki facet. Dobra, paraliżujmy go. I zabity. Nie wiem, ile złota może nieść pojedyncza postać. A mam nadzieję, że więcej niż w banku. Widzicie, lepiej trzymać gotówkę w banku. O, to jest kolejne ukryte przejście. Tak, tylko że to ukryte przejście nie jest w żaden sposób oznaczone. Muszę pamiętać, że ono tutaj jest po prostu. I muszę tam pamiętać, że zostawiłem drzwi nieotwarte. Tyle. Jeszcze jeden. Pan brzydki. Sprawdźmy go. Brak jest zmęczony, więc trzeba go koniecznie nakarmić. No jest to dungeon pełen napięcia. Zaraz może mi mogą mi się skończyć surowce do przejścia tego dungeona. Widzę, że tu jest mnóstwo ukrytych przejść. Pytanie, czy jakiś tutaj zaraz nie pominę, tak? Jakiegoś istotnego ukrytego przejścia tutaj nie pominę. Okej, tu jest powrót. Więc teraz muszę patrzeć. Każdą ścianę opukam. Poszukiwaniu kolejnych ukrytych przejść. Właśnie znalazłem kolejne ukryte przejście. Gdzie tylko, bo się zgubiłem. Zresetujmy się. Tutaj jest północ. Z północy przyszedłem. Więc jak idę na południe maksymalnie, tutaj nie przechodzę przez ścianę. Jeżeli pójdę na zachód, to na zachodzie przechodzę przez ścianę. Ok. Sprawdźmy, czy jeszcze są jakieś tutaj wyjścia. Do przodu, nie? Tak, jeszcze tutaj jest jeszcze jedno przejście ukryte. Łopanie. Okej, sprawdźmy, bo tam było dwóch gości, to sprawdźmy może coś tutaj, może tutaj będzie bezpiecznie. Czy ty kula ognista przeleciała przed chwilą? Tak, więc trzeba szybko wejść i się usunąć. Fajnie, że znajduję tutaj chleby. Problem w tym, że jeżeli stąd wyjdę, to te przeciwnicy wszyscy się zregenerują, a chleby nie. No, czy chleby mam?
Poczekaj, aż przeleci kula i teraz idziemy do przodu. O, nieprzyjemniaczki stoją. I tam jeszcze za tym jest jeszcze jedna grupa. O kurde. O kurde. Niezła armia. Niezła armia. Ominę ich? Tu jest chleb, ale ja idę do przodu. Ominąłem ich. Wróciłem do... Wow, wróciłem do bramy nieskończoności, naprawdę? I to jest przejście w jedną stronę. Grubo. Nieźle to jest, grubo. Oj, daleko miałem ten zapis. Ale w każdym bądź razie, jest tutaj łatwa droga ucieczki stąd. I to mnie cieszy. Zabiłem tego typa jeszcze raz. Dobrze, że tam jest wyjście stąd. No nic. Skończymy sobie ten odcinek i w następnym jeszcze będą dalej lochy. Do następnego.